prawda, ale z drugiej strony chyba Zero Nasty. Okej, można o tym zaraz. To było ładne podbicie od Wojtusia, ale do przodu rzuca się Promiskiu. Oczyszczenie od Wizji, on bardzo mało punktów zdrowia. Promiskiu! To nie będzie koniec? Nie, to jednak będzie pierwsza krew dla Promiskiu. I teraz Laker, on w tarapatach, ale zada obrażenia Wojtusiowi. I to jest 2-0. Jakim cudem? Nie wiem, moi drodzy, ale 2-0 dla botlane'u Agro. I dokładnie o to miałem cię, Michał, pytać przed startem tego starcia. Czy ten nowy botlane będzie w Ultralidze dojeżdżał? Bo wiemy, że Promiskiu jest bardzo agresywnym lanerem. Wiemy, że Laker zawsze chciał tak grać, ale nie zawsze miał najlepszych linii wspierających. Ale zobacz na to, Ryuzaki, świetny flash. I to trafienie, które da mu eliminację. Brakowało tutaj pociągnięcie za spust. Może Simiwak powinien był przyjąć tę pierwszą beczkę. Na razie jednak nadchodzą na topa. Rabel chce tutaj zagrywać solo. Nadchodzi Promiskiu i Knight. I oni na pewno będą w stanie pomóc. Dysponuje flashem ten Wiktor. Być może będzie to potrzebne. Tak jest, upada. Momo Ryuzaki stara się jednak znaleźć odpowiedź. To się nie wydarzy. Double kill dla Knighta. Katastrofa, Tomku, zeszłego lata. Z takich zagrań kojarzymy SK i z takich zagrań kojarzymy Davidsonka. Po prostu schodzi na minutę, a Grouk może nie będą chcieli jeszcze recallować teraz. Trudno oczywiście powiedzieć, jaka sytuacja w złocie w tym momencie. Jak na razie widzimy, że przede wszystkim prowadzą na dolnej alei Promiskion. Po raz kolejny się rzuca, po raz kolejny również podbity przez Wojtusia. Ten dostaje trochę obrażenia od Lakera, ale VGZ próbuje jakoś się odgryźć. Pięknie ściągnięte piórka. Kanonada. Jeszcze na to wszystko kanonada. To zmusza Lakera do inwestycji swojego uzdrowienia. I to chyba by było na tyle z tej sytuacji na bocie. Cały czas ultimate od VGZ jest dostępny. No, tak samo jak i od Lakera. W międzyczasie Knight na środku bardzo mocno wzięty na celownik. On nie ma plasza, będzie po prostu martwy, ale Agarok już tutaj jest, żeby odpowiedzieć. Rabel podbija Ryuzakiego. Pojawia się również Gwen, która będzie w stanie tyle obrażeń zrobić. To jest szybka eliminacja. Sebex jeszcze podbity, ale Ari bez problemu z takich sytuacji wychodzi. Tutaj jeszcze jeden Spirit Rush, więc sytuacja zażegnana. Kiedy cała twoja drużyna jest w dolnej części mapy, kiedy nie widzisz Knighta i wiesz, że Laker wrócił, no nie ma opcji, że będą kontestować Smoka 3-4 w takiej sytuacji. No musisz się wycofać GPK-iem. No nawet jeżeli chciał dopchnąć te fale, to myślę, że po prostu nie można było sobie na to pozwolić. A jak to się dzieje, że VZZ pada na bocie? No właśnie, VZZ pada na bocie, chociaż tym wszystkim Ryuzaki, on na pewno będzie próbował jakoś to wyrównać. Mamy jedną eliminację dla Zero Tenacity, ten Everfrost dożywany przez Promiskiu, tak samo jak i Charm. Czy on to przeżyje? No nie chce mi się wierzyć. Double kill dla Ryuzakiego. Świetnie jeszcze wytankował to Wojtusz, więc Zero Tenacity jakoś się odgryzło. Ale tutaj... A w moim odczuciu, Michał, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ten skład Agro Rogue powinien być jeszcze bardziej agresywny. Promiskiu myślę, że daje dużo na linii. Już widzimy to w absolutnie. Ale również to jest zawodnik, który będzie kreował później. Na razie jednak Sebex poszedł zdecydowanie zbyt głęboko. Laker oczywiście upadnie z rąk Ryuzakiego, ale mam wrażenie, że Ari nie musiała tutaj padać. Nie zmienia to faktu, Promiskiu powinien być martwy, Ryuzaki dalej dysponuje Heartbreakerem, to powinien być również łatwy stun i ta Leona pójdzie spać. Nie zmienia to faktu, Agro Rogue musi zacząć uważać na bocie, bo Ryuzakiem aż tak łatwo inicjuje się praktycznie każdy. Totalnie bezkompromisowo. Tak, nie potrzebujesz konta na hooka. Okay. No, ale na razie kont na dobry engage od Ryuzakiego. Knight jednak z flashem przyspieszony. Wiktor i wydaje się, że nie będą w stanie go dogonić zawodnicy Zero Tenacity. Teraz tylko wydarzyć, to na to się nie udało. Ryuzaki, mnóstwo damage'u, ale troszkę go zabrakło. A Promiskiu wyłapie Sebexa. To jest podwójna eliminacja dla Ago Rogue. Ależ to było katastrofalne dla Zero Tenacity. To teraz mam wrażenie, że z tego pół kroku robi się półtora kroku. To jest nie tylko ogromna strata po twojej stronie, bo to było twoje zagranie. Ale też potencjalny zysk, którego nie dostałeś, ale teraz Laker po prostu niczym Pugi Style kiedy. Co ty mówisz, Michał? Kajsa leci do przodu niczym Harpun w poprzednim sezonie, albo po prostu niczym Laker. Ten najznamienitszy strzelec obecnie na polskiej scenie. Knight jednak wyłapany, no tym razem chyba mu się dostanie. Chaos Storm zagrany, Sebex wpada! Jakimś cudem, no co się dzieje w tym meczu? Jak Agro Rogue to robi, że te zabójcy po prostu pasywnie wpadają na ich konto. Zostaje wyrzucona zupełnie do śmietnika, a czasem po prostu gra zostaje domknięta. Natomiast w takich sytuacjach to wszystko zaczyna się po prostu toczyć niczym kula śnieżna. Zresztą to widać po ekwipunkach, moi drodzy. Ale my mamy kolejną wymianę. Tym razem niezłe wejście od Zero Tenacity. Zobacz, jak mało punktów zdrowia w tym momencie ma Simiwak. Ryuzaki jeszcze przejmie jego ciało, ale nie będzie niewrażliwy na zbyt długo. Promiskiu po prostu tankuje te obrażenia w drugi, ten podchodzi Rabel i proszę bardzo, to było błyskawiczne, tyle błyskawiczne. Oj, Momus upadnie, nie, spalił flasha, Knight po prostu zastopował mu tę teleportację, Promiskiu wchodzi do przodu, Laker natychmiast dojeżdża, Killer's Instincts absolutnie tutaj potwierdza status Ago Rogue w tym spotkaniu, to są absolutni zabójcy. I nic, teleportacja od Simiwaka na górną aleję Ago Rogue. No to chyba jest ten słynny czerwony dywan, który się przed nimi rozkłada do bazy przeciwnika, co? Tak to wygląda. Inicjacja od Wojtusia, Sebex również stara się tutaj podążać, ale Agorok na razie nieźle kajtuje Knight, jednakże mimo wszystko w tym wszystkim upada, to może oznaczać jakąś szansę. Spokojnie, spokojnie. Ale tak jak powiedziałeś, Simiwak. On poczeka. Ale zobacz, że jeszcze dał tutaj szansę znaleźć eliminację swoim kolegom z drużyny. Plays pokazał Simiwak. I tak